Miki, kochana, współpraca z Netflixem chyba big deal dla ciebie, co? No tak, w sumie to Netflix, tak globalny, możemy powiedzieć, taka globalna, naprawdę duża, duża rzecz, więc big deal jest, ale w sumie dobrze. Ja bardzo lubię wyzwania i to jest taki mój w ogóle pierwszy raz z taką pracą w ogóle z Netflixem, więc super. Wznieść się chcę, chcę mieć skrzydła, co niosą nie. Miejsce, gdzie odnajdę to. Jak w ogóle powstawała ta piosenka, bo jest cudowna. To niesie wysoko. No, generalnie zaśpiewałam w studiu. Take było dwa razy, nagrywałam dwa razy piosenkę. Jakieś takie mini, jakby takie z takimi malutkimi poprawkami. No i tak, nagrywałam w studiu i w sumie to było dla mnie bardzo duża, duże wyzwanie, ponieważ w ogóle piosenka nie jest w ogóle w moich klimatach. Jest właśnie taka trochę patetyczna, prawda? Tak, jest taka bajkowa, jest taka... No. No to chyba powiedzmy, taka dosłownie bajkowa. Bajkowa, dobre określenie, okej. Okay. To bardzo dziwne, ponieważ no nie śpiewam takich piosenek na co dzień i to było bardzo dziwne, ale w sumie bardzo lubię to wyzwanie, więc jakoś tak fajnie wyszło. No właśnie, jest piosenka, zastanawiam się, czy na przykład myślisz, albo czy była już taka propozycja dubbingowania. Dostałam propozycję właśnie zaśpiewania dla filmu Prawo na Księżyc. No właśnie skupiłam się właśnie na tym, żeby dobrze zaśpiewać piosenkę. Może w przyszłości dubbing będzie, ale myślę, że ci, którzy właśnie dubbingowali Prawo na Księżyc, dobrze z tym sobie po prostu poradzili. I na razie nie myślałam o tym, żeby dubbingować jakieś takie filmy. Umieć wiec, latarnie wznosi, więc dlaczego ja mam stać? A widziałaś już w ogóle Wyprawę na Księżyc? Miałaś okazję? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że widziałam. I co myślisz o filmie? Film jest super. Jest taki przygodowy, strasznie magiczny, dużo się w nim dzieje, nie jest taki nudny. I fajnie się go ogląda. I to jest najlepsze w tym, że w ogóle właśnie z Feifei. No, strasznie mi się podobała ta postać i w ogóle Bungie, ten mały, który jest najlepszy w ogóle, jest taki słodki, dosłownie nic nie mówi, jest cichy przez jakby cały film, a jest najlepszy, no jest super.